Witajcie w kolejnej grze na Summoner's Rift i po raz kolejny witam się z wami ja. Zanim przejdziemy do LoLa, do prawdziwej gry, bo teraz czekamy aż z baz wyjdą wszyscy bohaterowie i miniony, mam do was małą prośbę. Przed większością moich filmów pojawiają się reklamy. Jeżeli tylko możecie, poświęćcie tą minutę albo dwie, obejrzyjcie je, bo mnie to bardzo pomaga, wam raczej nie, szkodzi, a już na pewno nic was nie kosztuje, więc byłbym bardzo wdzięczny, bo mnie to pomaga nagrywać w lepszej jakości, na lepszym sprzęcie i tak dalej, i tak dalej. Koniec prośb. Natomiast wracając do gry. Dzisiaj zobaczymy Daxa na topie. Ostatnio widzieliście, jak grałem nim w dżungli. No, była to całkiem fajna gra. Chociaż, jak się nazywała, po Ezio nie było czego zbierać. Dzisiaj mam nadzieję, że gra będzie troszeczkę bardziej korzystna dla mnie. Dwa na topie? Kto nie... Kurde. No dobra, jestem sam na topie. To może nie, jednak nie będziesz tak fajnie. Zobaczymy, ale cóż, Jax może sobie z tym poradzi. Powinien, mam nadzieję. No, czasem zapię First Blooda, you know. Jest dobrze. Tutaj strasznie głupio wszedł ten Gangplank, no ale zawsze miło dla mnie, bo mam killa. No może jeszcze słowo, dajesz. Cisnąć. No cisnąć. Dobra, nie cisnąć. Nie tym razem. No. Ale nieźle. First Blood na linii. Kontra dwóch naraz. To lubię. tak. Jak już widzicie, na topie ja jestem Jaxem. Kontra mam Gangplanka i Yasuo. Na midzie u nich Katarina, na dole Voli i Caitlyn. U nas mamy Brauma z Varusem na midzie. W dżungli, bo my mamy dżungla w przeciwieństwie do nich, jest Lee Sin, a na midzie Yasuo. Więc cóż, całkiem fajny team composition. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. No, na razie wyszedł drugi kill. I może będzie trzeci, bo on nie ma many, więc się nie uleczy ani nic. Albo i nie będzie, bo mam trochę za mało prędkości ruchu. Trudno, ale i tak było warto. O, tam idzie Yasuo. Dobra, to ja teraz spróbuję tutaj trochę pofarmić. Albo i nie. Natomiast team composition jest bardzo fajny. Braum, wiadomo, podrzucenie, w ogóle mnóstwo stunów, slowów i wszystkiego, jak to Braum. Yasuo, no wiadomo, mnóstwo krita, mnóstwo obrażeń. No, Jax to... Każdy wie, co robi Jax. Lee Sin, bardzo przydatny, fajny jungler. No, zresztą jak mogliście to zobaczyć w ostatniej grze, którą mam nadzieję oglądaliście. Varus, czyli no nie stun, tylko unieruchomienie, ale to w sumie aż tak się bardzo od siebie nie różni. No, Yasuo, giniesz? Nie giniesz? Nie giniesz, bo nie mam many. Trudno. Następnym razem. No dobrze. Zaraz się cofniemy. Kupimy sobie Cordelas.
Ja zawsze zaczynam na Jacksie z Cordelasem, potem buduję miecz pistolet Hextech. No to jest taki stosunkowo. No właściwie wydaje mi się, że dla wielu to jest korna Jacksa, bo doskonale się na nim sprawdza. Potem Trinity Force. Jak zwykle. Na spokojnie. Dobra, myślę, że tutaj to jest dobra chwila, żeby się cofnąć. Mam mało zdrowia, nie ma sensu wciągać tej potki. Czy będzie kill? Będzie kill. Dobra, było warto. Trudno. Dobrze. Nie stać mnie jeszcze na buty, ale teraz już mnie stać. Tutaj się zdecydowanie przydadzą, bo jasło się szybko rusza, Gangplank może strzelać, więc dobrze móc szybko uciekać. No niestety najprawdopodobniej zaraz stracę tureta. No ale cóż, na to już nic nie poradzę, oni mają podwojoną siłę puszu, że tak powiem. Może by się udało tego jasła ubić. Albo Gangplanka jeszcze raz. Zobaczymy za chwilę. Co wy sobie tutaj odwalacie? Przepraszam bardzo. Ja chcę killa. Dajesz. Dajesz, dajesz. Nie uciekaj, będzie dobrze. Dobrze, no to myślę, że tutaj można spokojnie dokupić trochę prędkości ataku i zaraz zrobię z tego buty, bo szybkość ruchu zdecydowanie mi się w tej grze przyda. SS Yasuo. You are. Gangplank 032. I wszystko ja. Ale jesteś z ciebie dumny normalnie? Wiem, że to jest noob, ale. I tak jestem z ciebie dumny. O Jezus, mógłbyś tak nie uciekać. Naprawdę. Zaczyna być denerwujące, jak tak uciekasz. I tak wiesz, że nie przeżyjesz tego, a uciekasz. No to bez sensu. Mógłbyś stanąć się poddać. Zawsze przyjemniej. Tak, tutaj zdecydowanie mi się przyda możliwość szybszego doskakiwania do nich przy okazji z większym damage'em, więc dlatego maksuję Q. Zwykle bym maksował W, no ale. Ale tutaj to nie jest. Jakby idealna opcja. Trzeba zawsze dostosowywać swoje skille, swój build do przeciwnika. A tutaj wyraźnie Q mi daje przewagę. No a moja drużyna tymczasem na dole sobie radzi średnio. Wniosek: będę musiał się nafidować jeszcze bardziej i później ich niedługo im pomóc. Ten Gangplank chyba gra pierwszy raz. Bo ja bym takich butów na Gangplanka nie złożył. Przynajmniej nie tak wcześnie. No ale cóż. Dobrze, ile mam złota? Starczy mi, żeby zrobić berserki, potem jedną księgę. Dobra, poczekam jeszcze chwilę. Dokupię dwie księgi umiejętności. Nie wiem, jak to się nazywa, nie pamiętam, wybaczcie. Dobra. Nie pamiętam, jak to się nazywa, natomiast wiadomo, o co chodzi. Najtańsze księgi na zwiększenie mocy umiejętności. I kolejny kill dla mnie. Tak jest, kolejny kill dla mnie. Czy będzie jeszcze jeden? Tak, przypuszczam. No, dobra, asysta. Ale Lissin też potrzebuje killi. A ja się mogę na spokojnie cofnąć. W takim razie nie kup... A nie, i tak będę mógł ulepszyć berserki. No dobrze, to w takim razie kupujemy Hextecha. I ulepszamy berserki. No i może jeszcze kupię ze dwie płotki, albo trzy.
A nóż się przydadzą. Chociaż tak lifestyle i spellbomb mam w tej chwili tak wielki, że raczej nie powinno być mi potrzebne, ale nie zaszkodzi mieć na odwód, że tak powiem. Czyli do was naprawdę muszę przejść na tego bota? Kurde, 7 kill w drużynie, z czego 6 mam ja. A jest sam jednym przeciwko dwóm graczom. Czegoś tu nie ogarniam. Teraz, nasz Yasuo, ich Yasuo. No, nasz ma teoretycznie większego kryta, ale nie wiem. Ciężko powiedzieć, kto by tutaj to wygrał. Dobra, niech będzie. O. Dobrze. Ona się zflaszowała, Yasuo nie żyje. Jest dobrze. Mogę sobie pofarmić. Dobrze, Q już na maksymalnym poziomie. Oj, nie. Dobra, to sorry, ale tutaj nie pomogę, bo bym tylko zginął. Dobra, odgonieni. Nie goń ich, Lisy, nie goń ich. Spokojnie. Dobra, to ja sobie pójdę ubić Gangplanka. Many mi styknie. Lisin, uważaj. Aż nie pamiętam, kurde. Czasem w ogniu walki mi się mylą te wszystkie. Te wszystkie pingi. Trudno. Dobra. Gangplank sobie gdzieś poszedł. Czyli ja sobie mogę pójść na mida. No może byście spróbowali kogoś zabić, a nie. Było was dwóch w okolicy. Dobra, trudno. Raz ja nie zauważyłem, że nie trzeba pomóc, to teraz oni się odwdzięczają. Co tymczasem trzeba się przejść na bota, bo Caitlyn będzie nieprzyjemna potem. Co ma ta kata? Niewiele ma ta kata. Ale kata jak to kata nie musi mieć wiele, żeby miażdżyć. Ja bym się tu wycofał, Yasuo. No, i dobrze bym zrobił. No, ale cóż. Czy oni tu gdzieś są? O, Yasuo. A, ucieka. Boi się. Dobra, troszkę tutaj będę musiał dobudować prędkości ataku, bo zdecydowanie im brakuje jej jak na Jaxa. No dzięki z takiego KS-a. Pięknie, dzięki. Ja doceniam naprawdę. KS-ować to my, ale nie nam. Dobra, tą Caitlyn tak ubije. Braum chyba zwieje, czyli jest dobrze. A, no dobra, nie zwieje. A tu się Yasuo teleportuje, więc dobra. Okej, trudno. Ja sobie pofarmię w takim razie.
Za późno. Wybacz. Nie wyszło. Ale cóż, revenge'a masz. No, dobra. Oko za oko. Dobrze, co my tu budujemy dalej? Gizzo może za chwilę. Na razie zbudujemy to i odrobinę prędkości ataku. 9-4 Jax. To lubię. Ostatnio nie było czego zbierać po Eziu, dzisiaj nie ma czego zbierać po mnie. To lubimy. No, może byście bronili tego mida? Varus, Lee Sin, hello? Ale po co tam? Komu wieża potrzebna? Kurde, mam 9 killi, a cała moja drużyna właściwie nie ma nic. To naprawdę jest denerwujące. No, nie jestem przekonany do Wrigla na Lee, ale niech tam. Uznajmy, że tak ma być. Dobra, te potki i tak trzeba wciągnąć, to teraz się przydadzą. Dobra. Gangplank na górze. Wniosek, idę na górę. Albo zostaję tutaj. No dobrze. 16-21. Nie najlepiej, ale i nie najgorzej. O, buty sobie ulepszymy. Chcesz tą farmę? No to masz tą farmę. Ja idę brać kile. Są lepsze niż farma. Sympatyczniejsze. Nie no, dobra, tutaj na Woliego nie będę skakał. Na samą Caitlyn bym skoczył, ale Woli może mi przerwać stuna i wszystko. Znaczy, przerwać. Trochę dużo powiedziane, ale no może mi przeszkodzić w szybkim ubiciu Caitlyn, co może się niesympatycznie skończyć. Albo i nie. No dobra, niech ci będzie, że twój. O, to ulti. Idealnie w czas, Gangplank. Idealnie. Po prostu, już w lepszej chwili go walnąć nie mogłeś. Gdzie ty jesteś, Kata? Nie ma jej. Dobra, lecimy bronić topa. Ale go chyba jednak Yasuo zażegnała z puszowania. No dobra. Albo i nie. A, tu jest Kata. A wampie nie dam ubić. Nie ma takiej opcji. Nie teraz. No. Ale pięknie. On przeskoczył. Ligo wypchnął. Ja dobiłem. Jest pięknie.
No dobrze, w takim razie mogę skończyć Blade of the Ruined King i zacząć składać Gizo. Ale to za chwilkę dopiero. Bo chwilowo jeszcze nie mam za co. Kile? No dobra. Na SUO już nie dałem rady. Hit it. Boże, dlaczego on się chce poddać? Naprawdę. Nie rozumiem. Czasem ludzie są dziwni. Sprzedam do rana, to nie będę miał jeszcze kasy, czyli czekamy. Co ma Yasuo? Niewiele ma. Nie lubię tego itemu. Ja tam jak gram Yasuo, to po prostu zwyczajnie sobie składam na początek statika albo ewentualnie Phantom Dancera, ale raczej Statika. I w drugiej kolejności to jest zwykle zamotałem się. W drugiej kolejności to jest zwykle Infinity Blade, Ostrzeń Skończoności. Bo po prostu dla Yasuo, który ma olbrzymią szansę na kryta, nawet z połową tych itemów to normalny człowiek, normalny gracz. To ma już właściwie 100% możliwości trafienia krytycznego, więc no czekam na was, chodźcie tu. Bye. Dobra, trzeba by to zacząć puszować, bo się robi niefajnie. Może was ubijam, jak nie wiem, ale jednak puszować też trzeba. No, i pusz. No i dobrze, i teraz do was tutaj. No tak, fokusujcie się na woli więcej. Dobra, nie dogonię was. Trudno. Za to popuszuję. No i Yasuo 3 trupy, ja 3 asysty, jest ładnie. Skoczę po ciebie teraz, a tylko dopiero za chwilę. No, właśnie teraz na przykład. Ten gangplank. Te ulti w idealnym momencie. Dobra, czyli tam gdzieś idą, to mogę spuszować. Odrobinę, może tego gangplanka się ubije. A czemu by nie w sumie? Terryka Golda.
Dobra, czyli złożę teraz gizo, a po gizo myślę, że mogę sobie złożyć. Co mogę sobie złożyć? Mogę sobie złożyć plemienną, czy plemienną, czy omen? Plemienną. A po plemiennej złożymy sobie paszczę Mold Mariusa. Czy ten Yasuo, czy wy naprawdę sobie w trójkę nie możecie poradzić z Yasuo? Ja jakoś nie miałem problemu większego, a wy sobie w trójkę nie radzicie. Okej. Okay. 26. Ładnie. Na botach takich statystyk nie mam. O, cześć. Myślisz, że ta wieża cię ochroni, co? To się pomyliłeś troszeczkę. No, prędkość ataku 2.17. To jest Jax. Teleport, sorry, nie dzisiaj. Dobra, zaraz będzie drugi turet. Tylko wcześniej jeszcze Yasuo będzie próbował mnie ubić. Spok się. Don't worry, dla mnie ty nie jesteś problemem. Jack, słuchaj, Gangplank, jeżeli ty naprawdę myślisz, że ty jesteś dla mnie zagrożeniem, to się grubo mylisz. Nawet żadna wieża ci tutaj nie pomoże. I to nie jest moja wina, tylko to ty jesteś dziwny, że w ogóle pod nią stoisz i pozwalasz ubić. Powinieneś uciekać. Ja sobie tu spokojnie puszuję. Przychodzą kolejni, biorę kolejne kille. Co za problem? Uwielbiam takie gry po prostu. Tak, spróbuj mnie ubić jeszcze raz. No dobra, no. Macie tego killa. A ja mam 4K golda. Wanna fight? Albo nie. Ja złożę sobie teraz. Nie Malt. Nie. Malmortiusa, tylko sobie złożę lodowy młot. Troszkę HP się przyda, to raz, a dwa, że spowolnienie, jakby ktoś chciał jednak spróbować uciekać, to też nie zaszkodzi. I dla całej drużyny też będzie przydatne, jakbym na przykład wszystkich ogłuszył swoim E, a potem padł. No, Gangplank cię zabił! Yasuo, jak możesz? Tak się nie powinno robić, naprawdę. Jesteś dużo mocniejszy od tego Gangplanka. Dużo mocniejszy. A, ja tu chciałem jeszcze gdzieś Trinity Force wcisnąć. No, trudno. Nie wcisnę. Gin. Ty też. I poszujemy tym razem Mida. Jest dobra, z Caitlyn chyba sobie poradzicie w dwóch, co? Taką mam nadzieję. O, Caitlyn się gdzieś tepnęła. Może chce bronić Mida. Yasuo z boku.
Baj. Ty, no, już myślałem, że przeżyjesz. Dobra, tutaj by jednak wypadało uciekać. Troszkę ich za dużo. Nie ma sensu psuć sobie serii. No dobrze, wracamy, kupujemy lodowy młot i mamy full builda. Łapiemy pentakilla, kończymy grę, dziękuję. No dobra, nie złapałem pentakilla. Następnym razem. Nie dajcie się wszyscy pozabijać, co? Nie dajcie im tylko spuszować wież neksusowych i będzie to. No, no tak, pewnie. No dobra, kill. Ale dla nich też. 20 sekund. Ej no, brońcie to. Hello. Od tego nasza gra zależy. Jest źle. Jest gorzej. Jest dużo gorzej niż źle. No kurde, nie mówcie mi, że to przegramy, no. No way. No fucking... Kurwa. No cóż, co mogę powiedzieć, no. Głupio mi, że przegraliśmy taką grę, no ale to już niestety, no nie każdy jest w stanie wykierować, nie za każdym razem można wykierować samemu. Tym niemniej, mam nadzieję, że się wam podobało. I cóż, do zobaczenia w następnej grze. Trzymajcie się.